Param, 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 pam, pam. I dzień dobry wieczór z tej strony Cialny GD i witam Was w 51. Ale to szybko zeszło. Odcinku Don't Starve Together, ale w wersji solo. Nawet już mamy tytuł odcinka już z samego początku, czyli do końca lata, bo te lata już mogłyby się skończyć. Jeszcze zostały nam 4 dni. Tutaj nam nasz magiczny termometr pokazuje, że jest rzeźnia, więc na te 4 dni może idźmy sobie gdzieś pod ziemia, może zobaczmy nawet te najbliżej nas pod ziemia, żeby już mieć to z głowy i żeby sobie żeby sobie nazbierać żaróweczek. Dobra, póki jeszcze jest trochę nocy, zobaczmy jak tam nasze wołki śpiące, ale was jest dużo. Dobra, idziemy szybko, żeby tutaj się nic nie stało, no bo te lato zawsze jest, nazwijmy to, gorące, ale nie w tym dobrym stopniu. Życie mamy odpowiednio, jedzenie jakby co też jakieś jest. Więc można powiedzieć, że jest wszystko na plus. O, i nawet jest gruczoł pająka, który się przyda, nie okłamujmy się. Spójrzmy sobie, co tutaj jeszcze leży porozwalane. No, w sumie pajęczyny, ale to pajęczyny teraz na dzień dzisiejszy olejemy. Te pudełka już widzę, że wiecie co. Bo w sumie zawsze tutaj były te pająki. No, widzę, że tutaj wakacje ktoś sobie planuje niedługo. No to fajnie. Znaczy nie mam psów. Jakby były psy, to byśmy mogli ten, to byśmy mogli iść. Ale tak to sobie zejdźmy na dół po prostu. A, no to bardzo fajnie. Bardzo fajnie mi. No tak, już wakacje powoli trzeba. I to jeszcze w Hiszpanii, no to już w ogóle będzie ciepło. No to będzie takie lato jak tutaj w Don't Starve pewnie. Tylko, że nie z tyloma podpaleniami. Dobra, trawkę sobie też zbierzemy od razu. Dzień 277. Patyczki też sobie można pozbierać. Tutaj są te czerwone grzybki. Szkoda, że nie ma zielonych grzybków. Chociaż zielone są chyba tutaj obok. Tak naprawdę, jak my jakieś warzywa potrzebujemy, to można sobie zawsze zejść tutaj, nazbierać tego i mieć święty spokój. Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? Dobra, to tak robimy. Schodzimy sobie na dół. Omijamy oczywiście pająki. No tutaj jest pełno tych fajnych grzybków. Te fajne grzybki mogą nam naprawdę, nazwijmy to, zrobić robotę. Dobra, i zaraz będziemy. Ale kamienie to ja zbiorę, kamienie to ja sobie nigdy nie odpuszczę. Masz ochotę teraz na porządną wyżerkę, to możemy coś sobie wyjeść. Życia mamy pełno, więc ogarniemy sobie klopsiki. Czerwone i niebieskie grzyby czymś się różnią. Wiesz co, czerwone chyba. Teraz wyjdzie moja nieznajomość. Wiem, że na pewno zielone są na saniki. Tyle pamiętam. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiem, że właśnie zielone są na Sanity, a. Ojejku, będę musiał sprawdzić. Ale jestem nie w temacie, no bo to zwykle to się pamięta właśnie o zielonych, a resztę to tam, no dobra, reszta też jest, tak? Ale tak naprawdę nie zwraca się na nie uwagi, albo ja nie zwracam na nie uwagi, bo jeszcze jestem na tyle nieogarnięty. Więc mi możecie to wybaczyć. Dobra, ja sobie tych nazbieram fajnych. Tak, a tutaj są zielone, jest ich dosyć dużo.
Tutaj widzę, że nawet mam mapę całą niezwiedzoną. Niezwiedzoną. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj jest jeszcze. Tutaj w ogóle jest coś do zwiedzania. Więc może jak stąd pójdziemy, idźmy sobie tędy i wzdłuż tego sobie pochodzimy, zobaczymy, co jest tam. No, to jest ten grzybek, o którym szympans mówił, że jeszcze muszę znaleźć. To już znalazłem. Dobra, teraz sobie już powoli możemy wracać, bo już mamy trochę tych żarówek. Tak i tak jeszcze parę nazbieramy, bo na pewno nam się przydadzą. Ale to jest złoto, przecież ja złota sobie nie odpuszczę, przynajmniej nie tak łatwo. Dobra, te wakacje w Hiszpanii to gdzie dokładnie? Płaci raz i się ile chce. Restauracja Wok. Tutaj, a nie, tutaj nie miałem. Tutaj tylko były te, które zostały, powiedzmy, no, przez nas ogarnięte macki, to one są opisane, widzicie, tymi skrzyneczkami. Blisko miejscowości Palma de Gandia. Nie wiem, ale okej. Dobra, dobra. Musimy się skupić na tym, gdzie mam iść. A, właśnie to. Tak jak powiedziałem, jest pięć ukrytych alertów, ale jeden jest ważny, bo zrobiłem go specjalnie w razie, gdybym ja się zagapił czy coś, albo gdybym nie zwracał uwagi na niektóre rzeczy. A tutaj osoby na czacie są zawsze bardzo ogarnięte. I tym samym, jeżeli. Tu jest ta czapka? Co ona tutaj robi? Czekaj, ile ona ma procent? 89? Ja ją zrzuciłem, czy mnie ktoś ukradł po prostu? Dobra, mięso potwora olewam. I kontynuując. Dobrze, Dori, uspokój się. Pi, Sherman, Sydney. Dojdziemy do tego. Dobra, tutaj widzę, że są moi koleżkowie moi. Ile ich tu jest? Jak oni tak pojedynczo będą wchodzić, to będzie fajnie. Au, to było wredne. Nie, 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 ty tam drugi nie leć, a teraz możesz. Ale ty się świecisz, panie. Co to? Czemu to się ten. Tutaj się coś otworzyło? Czemu robi się tak szaro nagle? Halo, ja nie wiem, o co chodzi. O, ale dostałem strzała. Wiedziałem, że to będzie bolało. Teraz sobie jajka zjemy. Czemu się tak kolory zmieniły? Dobra, to sobie zjemy. Świeci jagoda. Teraz zobaczmy szybko, czy to działa tak, jak mówili. Działa. No, droga zabawka. Mówili, że to jest droga zabawka. Ile to nam daje? 69 i stówkę. No to, no dobra, niech będzie. Czemu się kolory pozmieniały? O co tutaj chodzi? No i gdzie jest szympans, gdy go potrzeba? Tajemnicza roślina. Nie mam na ciebie miejsca, tajemnicza roślina. Chociaż w sumie mam. Pomniejsza świeci jagoda. A czy ja ją też mogę w razie co? Też mogę, to nie ma problemu. To ogarniemy, ale czemu jest tak ciemno? I czemu się tam taki otwór zrobił? Aha, tu jest ten lizawek.
Dobra, dobra. Dobra, tutaj sobie napełnimy już. Żeby nie było, sobie napełnimy szybko. I tak samo tu. Okej, jest pięknie. Na jedzenie jesteśmy, życia mamy, więc jest dobrze. A mam takie pytanie, jak jest plecak i go się zrzuci, to co w nim jest, zostaje w nim? Tak. Tak, możesz nawet sobie zamieniać plecaki, żeby mieć jeden plecak na te rzeczy, a drugi plecak na zupełnie coś innego. Dobra, myśl, myśl, myśl. Co by tutaj wywalić? Młoteczek możemy wywalić. O, młotek w powietrzu, skóra tego gościa. Okej, no to słuchajcie, no to zwiedzamy dalej. Jeżeli da radę wsadzić plecak do plecaka, nie da radę wsadzić plecaka do plecaka, to ci od razu powiem, że jeżeli będziesz miała plecak i zrobisz drugi plecak, to ten plecak ci się podmieni. Byłem tam. Czemu ty mi zjadłeś na świecie jagodę? Ale to było wredne. A, jest jak z tego uciec, widzę. No i bye bye. Teraz pomniejsza i powiększa. Czego by się tutaj jeszcze pozbyć? To jest bardzo dobre pytanie. A, oj. No, niestety tutaj. Postarali się, żeby się nie dało. Jakby to powiedzieć. O, tam jest kamień odrzucenia nawet. Niedaleko grzybka, więc już w ogóle wesoło. Czekajcie, jeszcze sobie zamknę okno na chwilę. Czy zamknę okno? No zamknę okno. Ogólnie ja się dzisiaj przez nauczyciela jednego. Dobra, to jak już ten, to już teraz trzeba powiedzieć, co się stało się. Słyszę dziwne dźwięki i wcale mi się to nie podoba. Co to jest? Pomarańczowy klejnot. Wow. Trzeba to zobaczyć. Tak, zrobimy sobie screena. Nawet jak ktoś mnie przepytuje, to się stresujesz. No ale tak, no ale to wiesz, no nauczyciel musi. To wiesz, to. No to już są takie standardowe rzeczy, tak? To już na to nic nie poradzimy. Dobra, zostawimy tą. Co to były w ogóle za dźwięki? Znaczy, tutaj jest przejście do tamtego. Aż oczywiście, że nie. No, powiem szczerze, że tutaj trochę strasznie. No już z dwójką to mi się nie chce z wami tańczyć, wiecie? Mogę sobie jeszcze zabrać tą. O, a teraz mogę. Au, ale warto było. W ogóle są inne kolory teraz. Dobra, zauważyłem.
takie rzeczy ciekawe, że jak on wyskakuje, to nie traci się życia, dopiero jak on chapsnie. Dobra, zjedzmy sobie jajka z boczkiem. Teraz możemy też mieć tą świeci jagodę. Dobra, idziemy zwiedzać dalej. Jeszcze 2 dni lata. Więc jest dobrze. Już ogarniamy powoli, tak? Już jest coraz lepiej. O, tą sobie od razu weźmy. Tak, tak, dobrze wyjdzie, to ja zaraz będę mógł sobie tak na normalu te kretoble nosić. Aha. Zobaczmy. Tak, i dopiero teraz trzeba się odsunąć. Jak on ten? A czemu ja go mogę wziąć? Co to znaczy, że ja mogę go wyciągnąć, tego robala? I co ja mogę z nim zrobić? Oj. Aha. To jest jeden, to jest jeden. Dobra, dobra, klepiemy. O nie, o nie. Tak się nie bawię. Tak, nie skończyłem odnośnie tego. Nie tu. Oczywiście, że cofka. Że jeżeli coś się dzieje, a ja czegoś nie zauważę, jak na przykład to, że nie mam życia, bo byłem za bardzo wcięty w to, żeby się zabawić, to wystarczy, że osoba, która będzie na żywo na Twitchu, wpisze uważaj. Ja wtedy dostaję powiadomionko. Takie fajne. No właśnie. Wtedy. No i wtedy już będę wiedział, że mam zwrócić uwagę na to, co pisze czat, tak? Jeżeli załóżmy, mam mało życia czy coś, to żeby nie kombinować, to po prostu będzie łatwiej właśnie w ten sposób to załatwić. I chyba za bardzo skróciłem dźwięk. On powinien być chyba trochę wydłużony, bo z przodu urywa. No a to poprawimy następnym razem. Na następnym streamie już będzie na pewno poprawione, więc się nie martwcie. Tak, więc to jest jedno z tych powiadomień właśnie ważnych, ukrytych, już odkrytych. No naprawdę? A ty, pani Lizawek, co? Co ja tutaj miałem zjeść? Miałem zjeść jajka z bekonem. Aha, to już wiem, gdzie jestem. A czemu ty tu jesteś w ogóle? A ty jesteś drugi! No dobra. To lecimy ponownie. Bo ja oczywiście aż tak łatwo nie odpuszczę. Tylko tym razem będę bardziej zwracał uwagę na życie. No i dobrze. Zastanawiam się, jak ja mogę go wziąć, jak jest powiedziane weź. Aha.
To nieźle. Dobra, dobra. Czekajcie, jest to trochę ten. Dobra, nie macie. I 20. No tak sobie spojrzymy. Ogólnie nie dziwię się tej instrukcji, jak ona jest z 2013 roku i ma swoje lata. No tak, no przecież po takim czasie to wiesz. To nie ma innej opcji. Tak się kiedyś zdarzyć musiało. Dobra, czy ja mam coś, co mi podreperuje życie? Nie mam. To jest właśnie smutne, że chwilowo nie mam. No ale dobra, idźmy, zwiedzajmy. Znowu ten dziwny dźwięk. I znowu się kolory zmieniają. Wcale mi się to nie podoba. Dobra, przemy przed siebie. Dobra, widzę cię. Byle byłby tylko jeden, nie? No to już było wredne. Dobra, czy ja mam coś na życie? Czy ja mam coś na życie? Czy ja mam coś na życie? Nie mam nic na życie. Raz, dwa, trzy, tak? Widzę? Dobrze widzę. Tak, dobrze widzę. Dobra, no to słuchajcie, no to zrobimy sobie jeszcze teraz tutaj małpy. Dobra, narka. Cześć, papa. I to jeszcze ciemne małpy. Ale szybkie te małpy są. Ja nie mogę. Dobra, dobra, słuchajcie, ja bym chciał stąd iść. Mi się tu wcale nie podoba. Ale jaja, zwiałem. Zwialiśmy mu. No już momencik, już patrzę. Zatrzymam się na chwilę. Odetchnę świeżym powietrzem. No, nowa osoba dołączyła na DC. Teraz zobaczymy kto. A, ten, Kostina dołączyła. Ja wysłałem zaproszonko. 32 życia. Omlety nam nic nie dają. Dobra, no co trzeba, ten trzeba kombinować. Gdzie tu jest jakieś najbliższe wyjście? Dobra. Najbliższe wyjście będzie w sumie tutaj, albo tu. No to tutaj lecimy. Dobra, dziękuję bardzo za informację. No to sobie wracamy. Dwa dni zostały. Ewentualnie będzie można kiedyś polecieć, nie wiem, jakąś inną drogą. Gdzie to jest ta inna droga, która nas interesuje? Tutaj. Tutaj są nasze homary, w tym miejscu. Więc tutaj będziemy się musieli zastanowić, gdzie znaleźć wyjście, żeby właśnie sobie łatwo zawsze blisko wychodzić. To będzie to wyjście tutaj. Więc na powierzchni zrobimy sobie jakieś miejsce wtedy na to. Wiedzieli, o nie, 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 mnie tu nie ma w ogóle, panie królik. Dobra, gdzie tu jest wejście, gdzie tu jest wejście? Tu, 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 tu. Powiedzmy, to jest najbliżej, tak, to jest najbliżej. To jest kret, to już stąd widzę. A skąd wiem, że to jest kret? Bo nie jest mną zainteresowany. Gdzie? Tu, tu. Pa, pa, ram, pa.
No bez jaj. Co oni się tak drą? Zygzakiem, zygzakiem, to cię nie będą widzieć. Cześć. Nie, 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 idź. Nie, to ja nie chcę przez to przejście przechodzić już kolejny raz. One mi się wcale nie spodobało, wiecie? Jakoś tak. Nie. Nic a nic, wcale. Po prostu nie, zupełnie nie. Jak dobrze, że spała, nie? Dobra. Gdzie jestem? Tu jestem. Okej. No, tam jest Mandragora, której tak i tak nie mogę użyć. Przepraszam. Dobra, ale mamy teraz tyle tego wszystkiego, że jest dobrze. A tu śpią wołki. Tutaj sobie śpią i są małe i duże. Dobrze idę, dobrze idę. Jesteśmy, to sobie pozbierałem trawę. My z tym życiem to naprawdę słabo stoimy. Ja wiem, że ja mogłem się tam na te nietoperki rzucić i raczej nic by mi nie zrobiły, ale wiecie, no, ja zawsze wolę zapobiegać niż leczyć. Bo z tym leczeniem to wiemy, jak jest. Dobra, lecimy w dół. Tak, szczególnie, że jak się dzień zacznie, to jeszcze przyjdą te żabki. Wszystko mamy mniej więcej. Jest dobrze. No, wołki to słodziaki. Ale ja na pewno będę chciał im zrobić ten. Szyszka. Co im zrobić będę chciał? Będę chciał ich poprzebierać. Żeby mniej więcej widzieć, kto jest kto. No nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Znowu zygzakiem o drewno. Nawet go nie wezmę. A szkoda, bo by mi się przydało. Pewnie gdzieś do czegoś. Dobra, jesteśmy już blisko domu. Tak, tu już są chatki, tu jest król. Panie królu, gdzie to ja nie byłem? Oj. Dobra, powiedzmy, że liczmy na to, że to da radę jako dodanie paliwa. Tak. Muszę chociaż to dać, nie? No bo to inaczej się może bardzo źle skończyć dla nas. Dobra, weźmy tak. Świeci jagody pewnie tutaj nie wejdą. Pewnie, że to tutaj nie pasuje. Te świeci jagody tak samo. Damy też jeden kamień termiczny do lodówki. Czapkę zaraz wypalimy. Dobra, to teraz tak, bierzemy jajka. Mamy mięso potwora. Dobra. Czyli teraz tak. I jajko. Mięso potwora. Oczywiście warzyw nie mamy. Boże, i po co? Czy mamy? No mamy dwie marchewy. Dobra. Nie, 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 nie. Nic mi tu proszę nie grzeć. No. Weź się to włącz. Dobra, weź się schłódź. Proszę się schłodzić, bo tutaj trzeba się naprawdę spieszyć. Dobra, teraz tak, zamieniamy żarówki na weź połowę. Nie, w sumie ile można tych? Aktualnie mamy tyle warzyw, że mogę tylko dwa. Więc zrobimy te dwa lodu. Marchewka and lód. Teraz będziemy mieli pierogi. A jak wiemy, pierogi są super. Dobra, tutaj przy okazji tak. No to tych jajek mogłem tyle nie brać. Przerzućmy od razu. Tak samo to. Okej. I można powiedzieć, że to wszystko. Dobra,
No i zaraz będziemy obiedzeni. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ślady giganta, palanta chyba nie giganta. To było głupie. O, to też. Au. Idź mi stąd. Wymyśl jakieś imię do wołka, dobra. Wiesz co, jeżeli wymyślimy imię dla wołka, który będzie miał być będzie miał być tym, no, wołkiem, nazwijmy to, odbiegania, tym na szybkość, to będzie to bieguś. Proszę mnie nie grzać, już się schładzam. Albo zasugeruj. No nie wiem, mi odpowiada chyba takie imię Bieguś, czy nie? Skoro jest Czaruś. Szybkuś. No nie. Zasugeruj nową nagrodę za punkty kanału. Wymyśl imię dla wołka albo zasugeruj. Aha, żeby zrobić ten, dobra. To jest bardzo dobry pomysł. Ja zrobię tylko szybką przerwę w międzyczasie. Nie, nie, ja nie skumałem. Ja sobie muszę to wpisać oczywiście w notatki. Momencik, zasugeruj nową nagrodę. To jest tak. I teraz to jest tak. Wymyśl. Zasugeruj, no. Dobra, jest wpisane do tak zwanego, przepraszam, rozważenia wniosku. Dobra, czy ja coś miałem tam? Dlaczego ja tutaj tak biegłem? Aha, ja tak biegłem, bo ja przed nim uciekałem. I tak jest ich sporo. No, w sumie to jest prawda, to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie oglądacze to wymyślili imię dla wołka. No i dobrze, no i co? Jeszcze jedno chyba pierogi, wiecie co? Weźmiemy jedne czy dwa nawet? Chyba nawet dwa. Jest 61 życia. To 3. Dwie marchewki. Tutaj położymy też grzybka. I jeszcze wypełniacze, tak? Raz, dwa, trzy. Póki co. Dobra, teraz będzie trzeba gdzieś. Skrywam tą instrukcję. UW. Znaczy, ja wiem, jak to się czyta, ale. No. Tak, jakbyśmy zjedli. Zjedzmy sobie jednak już te kończące się jajka. Znaczy, przepraszam, ten omlet bez dodatków kończący się. No, to jest tak. Raz, dwa. 3 i 4. Teraz chyba w kimę pójdziemy. Też z mózgiem dobrze stoimy. I nawet równo i ładnie mi wyszło. No i widzisz, mi super. I to jest to. Właśnie grunt to pozytywne myślenie. Zobacz. Gloomer się nie załamuje, a cały czas go mrozimy. Przepraszam. Wiesz, nie jest źle. Trzeba szukać pozytywnych aspektów zawsze. Dobra, jak tutaj dalej rzeczy wyglądają? Wołki są bezpieczne. To jest w sumie dla mnie najważniejsze teraz. Bo jakby nie patrzeć, te wołki są super. Ja, idąc pod ziemię, najbardziej się bałem, że właśnie, że wołki mi się ten, nie? Że coś się wołkom stanie.
No, widzicie, a Glumer znowu. Znowu w ten sposób. Oj, pierogi na ziemi. Pierogi z ziemi zbierać, no wiecie wy co? Ja chyba sobie też pójdę w kina. Ile tych śluzów? Ty Glumer, ile ty żeś tego sobie naśluzował? A czy mogę? Mogę! No i pięknie, i dobranoc. No i widzicie, jak można jeszcze tym śluzem Glumera, to już jest w ogóle rewelka. Rewelka. Ja zacieszam to bardzo. Może u nich też założyć strażaka? Wiesz co, tak myślałem, tylko że wtedy musiałbym im zrobić albo więcej strażaków, albo mniejszy teren. Bo teren strażaka to jest ten teren tej ziemi tutaj, którą ja mam rozkopaną. Specjalnie właśnie, żeby to było w ten sposób widać. Przetrwamy noc? Chyba tak. Miejmy nadzieję. Takie słyszenie, że coś się jara, no ale to się raczej nic nie jara, bo było widać, że się coś jara. A, to ten, to Glumer się po prostu od ten. Od. No, co się robił? Odmrażał się. Dobra, ja sobie tylko szybko puszczę ten powiadomionko też. Żebym mógł mieć zrobionego na ten. No, opis alerta. No, jak to wygląda? Słabo. Znaczy dobrze, ale słabo. Zjedz. Dobra, skoro tutaj śluz Glumera pasuje, to jest mega, proszę. No i mamy w tym momencie pełną tą, więc jest super. Jest wszystko dobrze z nim? Dobrze. Okej, okay, jeszcze by się przydało jakieś takie zwykłe barachło do jedzenia, chociaż mogę sobie zrobić jeszcze meaty stew. Więc zróbmy tak. Ile tych meaty stew mogę zrobić? 3. 2, 3. Tak, dobrze mówię, tak. Czyli te weźmiemy całe. I te też weźmiemy 3. O. I tak będzie pięknie. Raz, dwa, raz, dwa. Naprawdę, ostatnie dni i wy musicie mnie tak terroryzować. A ja jeszcze nie wziąłem tego. Nie ten przycisk, nie, ale spoko. Przecież jakżeżby inaczej nie pomylić przycisków, nie? Pepegi, super, no to... Żebym ja zaraz taką pepegą nie był i nie zjarał tutaj się. Razem z wszystkim. Dobra, idziemy tu. Chłodzimy się, przyjacielu. On powinien być tak schłodzony, że o. Dobra, czujesz się schłodzony? Tak na maksa? To świetnie, już motylek jest. Jeszcze temperatura nie schodzi, ale oznacza to, że już niedługo. Ja bym wiedział wcześniej, że to spokojnie można załatwić tym, no, jak on się nazywa, śluzem Glumera, te paliwko tutaj, to myśmy tyle drewna nie używali. Dobra, no i zaraz będziemy mieli wszystko pełne i będzie super. Tu się jeszcze dochłodzimy od razu. Dobra, z wołkami tam u góry widzę wszystko cacy, więc jest dobrze, mamy to, no niby powinno się skończyć lato już, chyba że się jutro skończy. Dobra, gdzie byśmy mogli jeszcze na tą chwilę się przejść, tak żeby się po prostu przejść i coś tam sobie popatrzeć. Możemy sobie iść tutaj, ale chociaż z tego jestem, co jestem pewien, to na te pingwiny, które są na mapie, to na pewno ich już nie ma. Można by marchewki pozbierać. No właśnie.
O, ty jesteś kto? Didiusz, a ty Maksencjusz. O mój. Oż ty mój. A ty jesteś kto? Zenek. O nie. Nie, nie, nie. Zenek. Zenek, to jest piękne. O! No i widzicie, mamy co robić. Dobra. Tak obok duszka, wiecie, że co? Nie tego. Au! No i akurat będziemy mieli kolejną fajną cebulkę. O, i liściaste mięso. Jeszcze nie, no na co tego nie chcemy. Upuść. O, i tu jest jeszcze jeden, to już w ogóle fajnie. Zaraz będziemy mieli całą łódkę tych. No, jak to się nazywa? Zaraz będziemy mieli całą łódkę. Czego? No czego? No wiecie czego? Liścia z tego mięsa. Taka produkcja. No się zastanawiam zawsze, skąd one się biorą. To jest bardzo dobre pytanie. Prawda, żabki? No tutaj się dochodzimy. Okej, dochodzeni. Dobra, na chwilę. No przecież przed chwilą się chłodziłem, no co wy? Ja sobie robicie ze mnie. Przed chwilą tam stałem chłodzony. Aj, 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 no. Dobra, uwaga, będziemy zasadzać. Tu jest przejście, jest. Muszę się tego drzewa pozbyć, bo to tak trochę nie widać. Tak, trochę widać i nie widać. Teraz widać. Teraz. Teraz. No tak, skacz, skacz, skacz. Ja dam radę, ja jestem uparty. To już wiecie chyba. No i widzicie, pach. Sobie lecimy, dobrze, schłodźmy się tak na maksa, na maksa. Czas do domu. Dobra. Chapsamy mięso i kończymy na dzisiaj, kochani. Dokładnie tak, jak mówisz. I wiecie co? I najlepiej pójdźmy sobie gdzieś daleko stąd. Gdzieś w okolice lasu. Tutaj chaps. Zaraz przyjdzie, chyba, jeżeli przyjdzie na początku, to przyjdzie nasz nie do końca przyjemny koleżka. Powiedzmy darmowy drwal, ale siejący spustoszenie, więc wcale mi się nie podoba. Weźmy sobie jakiekolwiek drewienko, załatwmy. No, świerek był podupadły, więc tam pikuś, nie? No, okej. Kłoda, kłoda. No i świetnie. Tutaj już nietoperki, a już tutaj nietoperki. Dobra, stajemy sobie tutaj, w tym ładnym miejscu. Tutaj widać, że jeszcze. No ale nie, siekierą to słabo. Ale combo. No i widzicie, i na co wam to było? Nie ze mną ten numer. Nie no, kurczę, to pierwsze ustawienie, nim przyszedł Warbuś, było najlepsze. No
Naprawdę. Taki uparty. On jest bardziej uparty chyba ode mnie. Dobra. To słuchajcie. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeżeli jeszcze jesteście, w sensie na YouTubie i dojechaliście aż do samego końca tutaj z nami, to nie zapomnijcie o łapkach w górę i zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście, jeżeli chcielibyście być bardziej na bieżąco, to zapraszam was na Twitcha, gdzie tak jak widzicie po wszystkich tych transmisjach, które tutaj widzicie, odpowiadam na każde komentarze, więc to nie jest tak, że wchodząc jest się anonimowym, tak, i próbując się przedrzeć, zadać pytanie czy coś, nawet napisać, że ja tego nie będę widział, tak jak na przykład w tym przypadku, a pan oglądał Powrót do przyszłości, pewnie, że oglądałem, zupełnie nie raz, a wczoraj nawet sobie oglądaliśmy jeszcze tak dodatkowo. No i dzień dobry, wieczór, Enakota, akurat trafiłaś na pożegnanie, na koniec, bo jest już tak późno, że nie wyrabiamy, ale zróbmy tak, że zobaczymy się zaraz, w sensie, no, że z odcinkiem się już żegnamy, ale jeszcze tam na 3 minutki pogadamy. Dobrze, więc bardzo wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczonka. Pa, pa.